Sylwią Krzysztof Sobolewski wziął ślub w 2017 roku, a na uroczystości pojawił się nawet Jarosław Kaczyński. Niecały miesiąc po ślubie, chyba w formie prezentu ślubnego, dostała posadę Rady Nadzorczej na lotnisku w Szczecinie. Przypomnij mi pan, jakie studia skończyła? Biologię. Kompetencje co do zasiadania w radach nadzorczych ma. Zdała egzamin państwowy, nie MBA, tylko państwowy egzamin. Kariera Sylwii Sobolewskiej w spółkach i instytucjach kontrolowanych przez partię jej męża zaczęła się rozwijać 10 miesięcy przed ich ślubem. Najpierw Sobolewska po 13 latach pracy jako zwykła urzędniczka awansowała na dyrektorkę w Szczecińskiej Inspekcji Handlowej. Już 3 tygodnie po ślubie absolwentka biologii zaczęła nadzorować lotnisko w Goleniowie. Później została także kontrolerką w Polskim Funduszu Rozwoju. Jednocześnie zaczęła nadzorować rozwój przedsiębiorczości w Państwowej Agencji, a jakby tego było mało, również fundusze inwestycyjne w Państwowym Banku PKO i laboratorium miedziowej spółki KGHM. Moja żona ma wybitne kompetencje, tak czy nie? Tak. A to nie koniec. W międzyczasie Sobolewska otrzymała 3 kolejne stanowiska, tym razem w paliwowej grupie Orlen. W największej ze spółek została dyrektorką odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem. Do tego dostała do nadzoru spółkę produkującą nawozy i drugą zajmującą się dystrybucją paliw. I to też nie wszystko, bo w 2021 roku żona posła PiS zajęła się jeszcze doradzaniem w dziedzinie budownictwa w samorządowej spółce na Śląsku, kontrolowanej wtedy, a jakże, przez polityków PiS. I tak w niewiele ponad 5 lat Sylwia Sobolewska zaliczyła aż 10 spółek i instytucji kontrolowanych przez partię jej męża. Dziś już w nich nie pracuje, ale o tym powiemy za chwilę. Czy jest jakieś miejsce, w którym pańska żona nie może zasiadać albo nie zasiada i nie będzie zasiadać? Nie mi o tym decydować, ani ja w tym nie mam z tym, nie mam w tym temacie swojego udziału. To ewidentnie związek z ważną osobą w PiS-ie, jakim jest Krzysztof Sobolewski, otworzył drzwi dla żony, więc nepotyzm totalny. Osoba prywatna. Bardzo bym prosił jednak, aby też uszanować to, że ktoś chce się rozwijać. Prywatna osoba, która rozwijała się i bogaciła w państwowych i samorządowych spółkach. Według oświadczenia majątkowego Sylwii Sobolewskiej za 2021 rok żona posła PiS zarobiła tylko w tym jednym roku blisko 800 tysięcy złotych. W tym samym czasie jej mąż poseł zarobił ponad 4-krotnie mniej, ale razem w 2021 roku małżeństwo Sobolewskich zarobiło niemal 1 000 000 złotych. I choć Sobolewska jako wiceprezes samorządowej spółki musiała składać jawne, publicznie dostępne oświadczenie majątkowe, bo zarabia publiczne pieniądze, mąż polityk wie swoje. Moja żona jest osobą prywatną, nie jest osobą publiczną. Jest osobą niezależną, ambitną i o tym, co, gdzie pracuje, to dowiaduje się jako jeden z ostatnich. No to kłamstwo, to widać jasno, że Sobolewski po prostu kręci. Jakby tak samo był mało zorientowany, jeśli chodzi o struktury Prawa i Sprawiedliwości, to nigdy by tam długo się nie utrzymał. Więc jak ogarnia struktury Prawa i Sprawiedliwości od Ustrzyk po Świnoujście, to tym bardziej ogarnia, gdzie jego żona w którym momencie pracuje. Więc to było ewidentne naciąganie prawdy. W państwowych spółkach i instytucjach kontrolowanych przez partię męża Sobolewska pracowała przez kilka lat. Nie sposób jednak policzyć, ile w sumie przez te wszystkie lata zarobiła, bo publicznie dostępne jest tylko jedno jej oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Nie załatwiałem pracy nikomu, a tym bardziej swojej żonie. To jest syndrom tłustych kotów. Na tym kongresie w 2021 roku politycy PiS zmienili Sobolewskiemu stanowisko na sekretarza generalnego partii. Zmienić miało się także ich podejście do zatrudniania rodzin w państwowych spółkach. Nepotyzm. Po to przyjęto nawet specjalną uchwałę. Jeżeli tego nie zmienimy, to szanowni państwo, nie mamy żadnych szans na to, żeby wygrać wybory. Żadnych szans.